Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku na moim kanale. W tym filmiku będę sprawdzał gniazdo, zrobię taki przegląd, zobaczę, czy wszystkie młode mają już otwarte oczka, ponieważ dzisiaj mają już 13 dni, więc już powinny mieć. Na pewno niektóre już mają, ponieważ gdy przyszło rano do kliku dać jedzenie, to 3 młode ganiały za samicą, po prostu za mlekiem. No to ja sobie teraz wyciągnę samicę i lecimy z odcinkiem. Samicę już sobie wyciągnę z klatki i sprawdzamy po kolei, czy młode mają otwarte oczka. Młode się wyglądają już tak. Ten albo jeszcze ma zamknięte, albo po prostu nie chce ich otworzyć, już do gniazda leci. Bierze następnego, ten ma otwarte, jak widać. Jedno, czekajcie, żebym potem nie ten, bo tam. Jedno, jak i drugie, więc fajnie. Już widzą, będą mi potem do gniazda lecieć. Ten też ma otwarte oczka. Jedno i drugie. Ten też ma. Ten też. Ten też ma. Ładne młode. Takie szaraczki. I jeszcze zostały chyba dwa. To jest chyba ten, co jeszcze nie miał. Tak, to jest ten, co jeszcze nie miał. Ten ma otwarte. Tutaj jeszcze jeden został chyba. Ma otwarte. I to chyba wszystko. Więc wychodzi na to, że tylko jeden nie ma jeszcze otwartych oczek. Ale to myślę, że później się mu otworzą. Ja sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę. Żeby tuło. Są ruchliwe bardzo już. Jeszcze bardziej niż tamte baranki. Nie da się ich upilnować. Ale dobra, to ja już nie denerwuję samicy i wkładam z potem do klatki. Samica jest już w gnieździe. Ja jak młode od razu na mleko lecą. Jest bardziej spokojna niż samica barana, bo samica barana to bardziej uciekała. No ale co zrobić? Za niedługo te młode razem z samicą przejdą do większej klatki, bo no to jest trochę za mało na samicę i 9 małych. No to dobra, to ja się będę z wami żegnał. Zapraszam was jeszcze na kanał Max Hodowca, Hodowca Miłosz, Kocher Hodowla Królików i Hodowca Bartosz. Jak i na moją grupę na Facebooku Hodowla Królików i nie tylko. I mojego Instagrama Karpatek Podłoga Hodowca. No i tam na końcu będą pozdrowienia. Więc do nowego filmiku, trzymajcie się, no i cześć.